To taka to była klinika. I co jeszcze? Mówisz o kardiochirurgii. To szef miał takiego chysia, że musi być nowoczesna medycyna, a już się mówiło o operacji, Brok już zrobił stenozę mitralną, już to, już tamto. A ten Brok to zrobił bardzo fajnie. To też była odwaga i ten Moll jest w jakimś sensie po nim, bo pomysł operowania zwężenia lewego ujścia żylnego, tej maleńkiej dziurki na rozszerzenie był dawno, ale nie można było tego zrobić, bo nie było wiadomo jak. Anestezjologii nie było, w ogóle była ta tragedia i on powiedział, to musi wyjść. No i zrobił pierwszą operację w szpitalu X i oczywiście chora zmarła, bo to przeważnie kobiety chorują na to. I mu powiedzieli, że więcej nie. To on powiedział jeszcze raz, to mu pozwolili jeszcze raz. I on zamówił w dwóch szpitalach dwie chore. Jedną w szpitalu X, drugą w szpitalu Y. Pod szpitalem X podstawił taksówkę. Zoperował X i wsiadł w taksówkę i zoperował Y. Jedna z tych dwóch przeżyła, od tego się zaczęła operacja. I Moll też tak zaczynał.